O specyficznym amplua. Przepraszam, że zagłuszam, brawa. Andrzej! Brawo! Będzie grubo. Dobry wieczór. Jak się bawicie? Jakiś hałas? To znaczy, no nie taki hałas, jakby po was skarbówka jechała, tak? No ale okej. Troszkę zmarzłem, wy też? Też. Miałem jutro iść do pracy. Nie powiem, gdzie pracuję, ale się okazuje, że jak tak dalej pójdzie, to rano przed 6 zadzwonię do mojego kierownika i stwierdzę, tak jak tu ktoś mówił o odbycie, że ja nie przyjadę, panie kierowniku, ponieważ mam jaskrę odbytu. A to oznacza, że nie widzę swojej dupy w pracy. Tak. Tutaj widzę masę kobiet. Zwłaszcza do was jest takie jedno pytanie. Tak na wstępie, bo jeszcze się nie rozkręciłem. Jak się okazuje, jak rozmawiałem z prowadzącym, wyślij mi swoje zdjęcie. Siedzę przy biurku w pracy. No cóż, podnoszę telefon. Wysłałem. A coś o sobie? Jakieś informacje? Tłumaczę mu. Jestem złośliwy, sarkastyczny typ i zostawiam to na scenie. Okej, jest good. Odzew. Jestem. Teraz tak. Często w pracy słyszycie od różnych facetów. Dzień dobry pani, jak przychodzicie kobiety do pracy, tak? I na przykład, co można powiedzieć? Język polski jest pokręcony. Dopiero się objawiło mi to po 2 latach ciągłego witania kobiet, jak przychodzą do pracy. Mówiłem zwykle dzień dobry, oby się pani jakoś nie dłużył dzień pracy, ale najczęściej mówiłem dzień dobry, oby to pani jakoś zeszło. I po 2 latach skojarzyłem, że to jest troszkę nie halo, ponieważ ja nie pracuję w szpitalu ani w klinice i żadna nie ma jakiejś wysypki na plecach, tak? No nie bardzo. Teraz tak, będzie potem o różnych próbach poznawania kobiet, bo jestem podróżnikiem, wyjeżdżam czasami gdzieś. Będzie o tym, jak poznałem przyjaciółkę w korporacji. Która z was pracuje w korporacji? Ręka w górę. Dużo. Będzie też o patriotyzmie. Będzie też o gównie. Stand-uperzy mają taki problem, tak. Materiał miałem gdzieś, ale okazuje się, że improwizacja jest lepsza. Rodzina mi zarzuca, że ja nie lubię tego kraju. Ty nie jesteś patriota, ty psioczysz. Nieprawda. Jechałem na ten występ taksówką, żartując do taksówkarza cały czas. I wy sobie wyobraźcie, że napisałem wiersz patriotyczny, sarkastyczny. Tam w lesie gdzieś czarna mogiła, tam leży żołnierz, zabiła go kiła. Tak. Teraz dalej. Pamiętacie, że była pandemia, okres takiego smutku, no nie? Umarło wam trochę przyjaciół, znajomych czasem, tak? Wyobraźcie sobie, że straciłem przyjaciela. Jaja, będzie mi go brakowało, no chuj. Tłumaczyłem mu, chłopie, prezerwatywa nie zapewnia 100% bezpieczeństwa na całe twoje pieprzone życie. Powinieneś dodatkowo jeszcze cholernie uważać. Bardzo uważać. Co zrobił frajer? Umówił się z dupą z interneta. No głupie 150 zł, wtedy jeszcze pewien portal działał, tak? Szedł po ulicy szczęśliwy jak młody szpak na jebanie. Miał poprawnie założoną gumkę, ale zajebał go autobus, także... Tak, tak. Pandemia, lockdown. Utraciliśmy masę znajomości. I masę znajomości nawiązywaliśmy na nowo, tak? Więc dzwoniliśmy do przeróżnych swoich znajomych. Co u ciebie? Żyjesz? Żyję. No i chuj z tobą. Po czym dzwoniłem też do swojej przyjaciółki, takiej, właśnie, która była do specjalnych zadań, z którą przyjaźń bardzo często naruszyłem i wydatnie pogłębiałem, tak. Nie wdawajmy się w szczegóły. Tutaj już jeden mówił o proktologii, człowiek. Po co więcej mówić, tak? I pytam się, co u ciebie skarbie? Andrzejku, już cię nie potrzebuję.
Kupiłam sobie skunksa. Skarbie, ale na cholerę ci ten paskudny skunks. Andrzejku, on w jednej rzeczy jest lepszy od ciebie. Ty wiesz, jak on doskonale liże. Po czym się ją pytam, idiotko, ale co zrobiłaś z tym paskudnym smrodem? Andrzejku, 2 dni żygał, potem przywyknął. Kocham was, kobiety. Czym starsze, tym lepsze. Jak to się mówi, jesteście jak wino, pod warunkiem, że facet jest studentem historii sztuki albo archeologiem. Wtedy stanowisz dla niego, czym starsza, większą wartość, tak? Chyba tylko wtedy. Teraz tak, jest taka historia, że jestem podróżnikiem. Nawiązuję różne znajomości i przyjaźnie. Mimowolnie podrywam kobiety, pomimo, że tego nie zawsze chcę. Teraz dalej. Pojechałem na wschód. To jest jedna z krań, która się często odwiedza, teraz nie bardzo, no nie? I co? Lwów. Hotel. Tam pracowała przepiękna dziewczyna. Ona w koszuli jakiejś tam nocnej, no bo pracowała, co ją, to ja też. Oglądamy sobie horror komediowy na tym, na YouTubie. I co? Pyta mi się, czym ty się zajmujesz w Polsce? I tłumaczę, że ja w Polsce jestem... Irina, słuchaj ty, ja w Polsce oligarcha. Ja sprzedaję ropę naftową Arabom z Arabii Saudyjskiej. A poważnie? Uważaj, ja jestem w Polsce doktor anestezjolog. O, taka. I co? Wyciągłem z plecaka żołądkową gorzką, pół litra. Postawiłem na stole. Eta maja anestezja, smatry. Kiedy wypijesz etot alkohol, twoja lewa noga na Moskwu, prawa noga na Sewastopol, a między nimi buduję ja, twój doktor, eta wo wieciera. A to ty takoj, że doktor... Jakoś chciałem być doktorem, nie wyszło, tak. To już jest drugi przypadek, kiedy jadę na stand-up taksówką. No ale cóż, postarałem się być. Może przemarzłem, może nie, jestem delikatny. Ale tak jak właśnie stand-uperzy mają problem. Nie uwierzycie, ale stand-uper to jest ktoś, kto żyje w ciągłym cierpieniu. Czasami sobie tak wyobrażam, że siedzi taki w kącie, skulony i on jest w przerażeniu. Wezwali mnie na open mic'a, na stand-up. Nie mam materiału, nic nie napisałem, zabije mnie publika. Znowu te głosy. Co mówią głosy? Aha, będziesz mówił głównie o seksie. Nie, to już było. No i w tym momencie mogę też mówić o kuchni, mogę mówić o gastronomii, czemu nie. I będzie. Jest taka bajka, że gówno. W jakim najdziwniejszym miejscu już to robiliście? Pierwsze skojarzenie jest, że chodzi o seks, tak? Nie. Chodzi o sranie. Już tak, nieraz na pijanej imprezie rozmawiam z ludźmi i są skojarzenia dziwne, typowo polskie. Mało tego, remont. Lubicie remonty? Kto nienawidzi remontu w domu? Ręka w górę. Brawo. 4 dni nie miałem kibla. Stał na przedpokoju. Chodziłem srać do sąsiada. Czyli co? Jest godzina 22, coś tego, oglądają mecz, a ja... Sąsiad, mogę dwójkę? No dobra, chodź. Po czym jest zima? Minus kurwa 10. Na balkonie oblodzone wszystko. Pudełko z wystającymi frizami kartonowe. I co? Pierwsza w nocy, matka moja, nie będziesz ich budził. Idź srać na balkon, do pudełka. I co? Kucam, marzę o tym, żeby się nie poślizgnąć, bo jak klapniesz w to pudło z frizami, to co? Będziesz mieć szparę aż do pępka, tak? A jednocześnie jest ten problem, że w sąsiednim bloku był sąsiad, którego zamkli. Faga autentyczny, bo miał wiatrówkę i napierdalał do wszystkiego, co popadło. I potem co, jedziesz na SOR? Co się panu stało? A poszczelili mnie w dupala, jak stałem na 4. piętrze. No, pierwsza diagnoza od kogo? Psychiatry? Tak. A jeszcze się coś tyczy prawie, że na koniec. Podróży lotniczych. No Polacy klaszczą w dłonie, jak samolot wystartuje, jak wyląduje, niby na logikę, tak? Ale tak, leciałem do Las Palmas. Któregoś dnia Ryan wypierdoli mnie z pokładu na lotnisko, ponieważ słyszę za swoimi plecami dzieci.
Płaczą, drą dzioby jak to dzieci. Pierwszy raz lecą. Po czym się obróciłem do nich. Kochani, uspokójcie się. Jeszcze się nie zdarzyło, żeby samolot nie spadł na ziemię. Tym bardziej słyszę. Drą te dzioby. Okej. A tak na koniec, cóż można jeszcze powiedzieć? Byłem ostatnio w Pradze. Umiecie sobie wyobrazić zamawianie taksówki w Pradze po czesku, nie znając czeskiego? Dokonałem tej sztuki, z tym, że taksówka nie przyjechała. Dokładnie tak. To jest jeszcze nic. Najgorzej było w Las Palmas, w hostelu. Przeczytałem, że to jest najgorszy hostel na tej planecie. Jeżeli chcesz dostać poryju, przyjedź tam. Jeżeli chcesz spotkać naćpanych ludzi, przyjedź tam. Pomyślałem, taki deal. Menedżer Tony jest wiecznie pijany. Pokazałem mu, jak wygląda polska plaża nad Bałtykiem. Parabany, odstawił szklankę z wódką, przestał pić. Pyta się, to jest legalne? Po czym? Zobaczyłem piękną dziewczynę na łóżku i chciałem po hiszpańsku coś się nauczyć. Esta mujer es como una cocaína. Nagle się ożywił chłopak z Kolumbii, który o mało nie dostał ode mnie w pierdol. Bo co? You love cocaína? Bring me money and I wanna bring you cocaína. No. Powiedziałem mu po hiszpańsku spierdalando. Może to niezbyt po hiszpańsku, no, ale starałem się, tak? Polak jest lingwistą za granicą. Bardzo. Po czym, żeby było jeszcze gorzej, on mi zaczął do mnie się dorzucać, Kolumbijczyk. You know, I train capoeira in Bogota. Trenuję capoeira w Bogocie. A ja chłopak z Nowej Huty do niego in English. You know, every day I train typical Polish wpierdol. You know what is wpierdol? I on do mnie od razu, że I don't know how works wpierdol. To wziąłem, podniosłem rękę. This is Polish wpierdol. You must be quietly. I był quietly. Every evening. I żeby było śmieszniej, to jest sytuacja prawdziwa. Po czym poprosiłem o wymianę pokoju. Marzenie faceta za granicą singla. Nie mam żony, dzieci. Nie wiem, być może się plączą na Gran Canaria. Ja teraz nie wiem. Dali mi do pokoju z dziewczyną ze Szwecji. Teraz tak, każda z was jest delikatna. Ta dziewczyna była jak Szapa Pax z IKEA. Szersza w palach ode mnie, ale okej, to jest tak autentyczny. I teraz tak, no zagaduję do niej, coś będę zagadywał. Też siedzi w koszuli nocnej w czymś takim, pokój bez klimatyzacji. I co? Wyjąłem flaszkę. Tam mi mówi, alkohol is ending. I co? Dobrze, wciągam drugą flaszkę. Zaczynam się bać. Tak, bo nie wiem, co zrobi ze mną dalej. Po czym wyjąłem telefon komórkowy, bo się rozmawia z translatorem, tak, z kobietami. I co? Wpisałem w telefon. What must I do with Swedish girl in my room when I am alone on vacation? W Google. I pokazałem jej to pod oczy. Are you stock crazy? I'm sitting stock naked behind you and you are crazy? You don't know what you must with me do? You look instruction in Google? Ale tak, Google jest popierdolony. Pierwszy link było napisane please rape this girl very quickly. Zgwałć tę dziewczynę szybko. Drugi link był na Pornhuba. Na resztę tego wieczoru po prostu spuszczę kurtynę milczenia, zwłaszcza, że jestem bardzo, bardzo to nieśmiały człowiek. W każdym razie na drugi dzień byłem w takim nastroju, że śpiewałem utwory ABBY w dodatku po szwedzku. Mam dalej? No chyba nie bardzo. Zwłaszcza, że no niestety nie dźwigałem jej na rękach, bo by mi moje chude gałązki się złamały, także... Pozdrawiam was, kobiety. Może jeszcze kiedyś się tu pojawię? Tyle ode mnie, taka formuła klasyczna, nie? Dzięki za możliwość występu tutaj. Starało się być dobrze, no ale cóż. Było znakomicie, bardzo dziękujemy. Docent Andrzej, tak bym, taki pseudonim operacyjny bym wprowadził. Słuchajcie, ja pamiętam, jak byłem w Maroku, nie wiem, czy to opowiadałem, ale w Maroku ja zwiedzałem